Spotkałem w swoim życiu takie osoby, które zmagały się w swoim wnętrzu z wielkimi sprawami, z wielkimi zranieniami, ale jednocześnie mówiły: Nie, proszę księdza, ja tego nie chcę odkryć. Ja już wolę, żeby to pozostało, to co we mnie jest, żeby to pozostało. Nawet nie, nie chcę do tego, się dobierać i widziałem, ile siły, ile wysiłku wkładały w to, żeby stłumić to, co jest w nich jakąś raną, jakimś bólem, jakimś cierpieniem, jakimiś nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi. Widziałem, że oni bardzo świadomie podejmowali taką decyzję, że chcą to w sobie stłumić, zdusić. I też, jakby widziałem, co, co się z nimi dzieje, że. Że to ma gigantyczny wpływ na ich życie, na to, że nie mogą w swoim życiu rozwinąć skrzydeł, ale boją się e, zmierzyć z twa twarzą w twarz z tym, co jest w nich. Dzisiaj czytamy o tym, jak prorok e, mówi, że, że chciał stłumić w sobie, że, że chciał zamknąć w sobie to, co usłyszał jako zaproszenie Pana Boga. Ale że wtedy jego wnętrzności napełniły się ogniem, napełniły się goryczą. Chciał stłumić, ale, ale nie potrafił. Może tak być, że, że w swoim życiu próbujesz właśnie ubić, zamknąć to wszystko, co jest w tobie, że nie pozwalasz temu wyjść, nie pozwalasz, żeby twoje wnętrze zostało wydobyte na zewnątrz, żeby to wszystko, co jest w tobie, ujrzało światło dzienne. Ale wiedz, że Będziesz w to musiał wkładać gigantyczną ilość czasu i siły, żeby to wszystko w sobie stłumić, a to i tak będzie wychodziło. Proś Pana Boga o to, aby dał Ci siłę i odwagę do zmierzenia się z tym, co jest w tobie, byś nie musiał wkładać absurdalnej ilości siły w tłumienie tego wszystkiego.